Witam Cię, Marysiu, na Marsie. Chciałabym Ci zadać teraz kilka pytań. Otóż to, czy chciałabyś zejść na Ziemię? Myślę, że nie. Tu mi się bardzo podoba. Mars jest cudowną planetą. Ziemia już mi się znudziła. Na Ziemi jest nudno. No, немножко хотелось бы. У меня там младший брат, семья. Немножко соскучился, все-таки уже 2 месяца плаваем. Ну, на Марсе классно. Nie chciałbym zejść na Ziemię. Nie, tu na pogórze jest fajnie, tutaj szczególnie w kambuzie, jak strasznie buja, jak tak wieje, jakaś 8 czy coś, to wszystko po prostu lata po tym kambuzie. Мне здесь нравится больше. Я привыкла к коллективу, который вокруг меня. Я с удовольствием бы еще осталась на погоре на пару месяцев. Pozostanie na Marsie jest celem mojego życia, jest... To jest ta idea, na którą czekałem całe życie. Niezbyt mi się śpieszy na Ziemię. Chciałbym zostać tutaj na Marsie, czyli na Pogorii, jak najdłużej właśnie, ponieważ jest tu bardzo wspaniała atmosfera ogólnie i także bardzo lubię żeglować. A jeszcze lepiej się żegluje właśnie, jak są spoko ludzie. Wolałabym tutaj zostać, może mieć tydzień, żeby wrócić z powrotem do rodziny. Ale jednak ten klimat na Pogorii, gdzie wszyscy widzimy się przez 24 godziny na dobę, gdzie spędzamy razem czas, gdzie siadamy w portach czasami wieczorem, integrując się razem. Myślę, że to są tak niezapomniane i tak wspaniałe chwile, że każdy, myślę, że mało osób chciałoby faktycznie wrócić do domu. Okej, a co zrobisz, jak zejdziesz na Ziemię? O matko... Na pewno będę dariapę, jak leci. Odpocznę, bo na Marsie to cały czas pracuję, praktycznie szkoła, wachty, kambuz. Cały czas trzeba coś robić. Na pewno pobiegałabym z psem, bo biedak nie wiem, czy biega z moim bratem. Mój brat czasami taki leniwy jest. Ja arrive to home, I... Буду sleep 30 годин, потом я буду eat 1 годину, потом я go to the walk with my friends на 30 годин, и потом я опять go sleep. Jak zejdę na Ziemię, no to oczywiście będę chciał bardzo wrócić tutaj na Pogorię. Na pewno będę chciała kontynuować żeglarstwo i może zdać na patent żeglarski, bo jeszcze go nie mam. Tak osobiście, to czy wolisz oglądać gwiazdy z Ziemi czy z Marsa? Z Marsa. Z Marsa są bliżej, łatwiej im się przyjrzeć, są oczywiście jaśniejsze. Kiedy z Pogorii siedzisz i smotrisz na niebo, choć na tej, że nocnej wachcie, перед тобой все небо звездное, весь Млечный Путь, все видно. А когда ты дома, ты чаще всего видишь только крыши домов, и очень сложно что-то увидеть красивое. От завше волалем оглядать звезды на Земле. Попросту, тогда звезды укладываемся и в иной конъюнкции, попросту до Явиша. Тут ogólnie на морю небо выглядит пекнее и лучше. Не знаю, właśnie чему так есть. Że na przykład to, co dostrzegamy na morzu, nie jest widoczne z lądu. Na Marsie widać wszystko jak na dłoni, szczególnie w no... szczególnie w nocy. A Jowisz zwykle 27 dnia roku ma środek ciężkości przesunięty o 2,5 stopnia w lewo, przez co Merkury krąży po innej orbicie i widać bardziej, szczególnie widać po prostu więcej detali gwiazdozbiorów. Tak. A z Marsa tego nie widać po prostu, jest dalej. Okej.
A czy według ciebie lepsze gwiazdy są na niebie czy na pogori? Oh, stop it, you. No jasne, że na Marsie. Znaczy, tak, na Marsie. Na pogori też mamy parę gwiazd. Na przykład taka Kasia. Nie znam. Jest znana z tego, że wszystko psuje. Gwiazda. I na przykład taka Ala, która też zadaje się z Kasią. Jej się udziela psucie wszystkiego. No i ogólnie jest Natalia, która jest gwiazdą spóźniania. Na pogori мне нравится Боцман. Веселая такая звезда. Нравится пани Анита, очень хороший офицер. Самая красивая, наверное, звезда на этом статке. Мне нравится, когда меня снимает Криспиан. Моим родителям это тоже нравится, они любят потом на меня посмотреть. Cześć, Borys. Witam cię na Marsie. Mam dla ciebie kilka pytań, do których chciałabym, abyś szczerze mi odpowiedział. Czy chciałbyś zejść? To ma tak być? Czy chciałbyś zejść na ziemię? Nie, nie, no, na pogórze jest fajnie. Tutaj... So... Dziękuję. Następny? Oddaj głos do studia. Już? Już. Już, oddawaj hełm. Kurde. Masz. Oh,